Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, robimy slajma. Dokładnie tak. Jestem też ja. O, Jezus, jak przypadkowo, tak, bo przypadkowo Peter nagrywa dzisiaj filmik, że ciągle mi musi odpowiadać tak. Więc nie wiem, o co ci chodzi z tym slajmem akurat dzisiaj. Oglądajcie do końca, błagam, oglądajcie do końca, zobaczycie, o co chodzi. Po prostu chcę używać ciebie, żebyś mi pomagał tutaj, wszystko robił, nie? Tak. Możesz tego nie dotykać. No ale... Tak. No tak. No ale zapraszam też was na filmik Piotrka, jakie rzeczy mu tam wymyśliłam. Tak. A my zaczynamy robić slime. Pamiętaj, żeby się w obiektyw patrzeć, a nie w to. Patrzy się w obiektyw. Jeżeli jesteście ciekawi, co wymyśliłam, bo to nie będzie taki zwykły odcinek, że po prostu robię slime i mieszam i się bawię, ale coś więcej. Ale... Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał po więcej i zaczynamy już. Mamy wszystko do robienia slime'a od Tubana. Tuban, oni mają właśnie taką stronę z aktywatorami, z klejami, ze slime'ami, z jakimiś pyłkami. Po prostu dodatkami do slime'a, wszystko do slime'a i my właśnie mamy wszystko tam z tej strony. Patrzcie na ten klej w ogóle. Nie ruszaj ten, bo... Słuchajcie, mam ogromny klej 5-litrowy. Tutaj w ogóle mamy chyba przykładowy slime, bo to jest super slime kokos. Dodawać do kleju, stopniowo mieszając klej do momentu uzyskania porządnego efektu. Ja będę chciała zrobić taki troszeczkę płynniejszy, bo takiego glutowego mam, takiego przykładowego też dostałam o zapachu kokosa, dlatego teraz chciałabym taki płynny, no żeby po prostu fajniej było, fajniejszy efekt. Dlatego? Tak, żeby był fajny efekt. Mam nadzieję, że to ale ten klej jest sam z sobie wodny. Tworzysz to, Piotrek? Tak, to jest dobry pomysł. Ja tu na razie sobie wleję kleju, tak mniej więcej, żeby to zapełnić. Siłę, czy to tak powinien robić? Mam siłę, ale super. Ale fajne. Nalewam jeszcze więcej, tak do połowy. Aktywator otworzony, jak widzicie. On aktywna tak. Piana, tyle starczy? Dobra, na razie do połowy naleję. Co? Tak dużo? No ja chcę duży slime zrobić. Właśnie ja bym teraz dodała sobie trochę pyłku. Chcę go zielony zrobić, bo według mnie slime to jest taki typowy zielony slime. Trochę doleję tego, nie wiem, czy dobrze robię. Ale pięknie się błyszczy, to jest błyszczący slime. Tak, ze stółek. Zielony. Zielony, piękny. No. O, zielony to taki typowy slime mi się kojarzy. Fajne. Jeszcze trochę chyba. To ja będę wsypywał. Właśnie nie wiem, czy potem nie dosypać, jak aktywatora zrobimy. Dobra. Ogólnie jest bardzo ładny kolor. A patrzcie, mamy tutaj aktywator. Teraz wlejemy stopniowo ten aktywator. Wlewaj stopniowo. Stopniowo wlewam. Stopniowo wlewaj. Ło! No stopniowo. Ale fajne. Gotowanie z Julią. Fajny kolor. A co ten aktywator daje? Weź, bo pyłki się zrobiły, znaczy bąbla się zrobiła. Ale fajnie. Nie jest za płynne? Nie, właśnie chcę, żeby to było płynne. Już się robi glutowy. O, jest. Ale jaki piękny kolor. Piękny kolor. Uhu! Już się glutowy. Ale fajne. Jeżeli będziecie chcieli, to będziemy jeszcze robić jakieś specjalne slajmy. W ogóle mam też dla was konkurs, także oglądajcie do końca, bo mam slajma w ręku. Wam wszystko wytłumaczę. Połączyłem to i to w ręku. Ale ten brokat jest wszędzie, mam wrażenie. Myślałam, że go jest tak malutko, a go jest wszędzie. Piotrek, starczy już chyba. Jest taki bardzo, nie wiem, czy tutaj coś... Ale pięknie to wygląda. Patrzcie. Patrzcie to. Patrzcie, widzicie to? Obiadek! Zapraszam na obiad. Zupa. Piotrek, chcesz gdzieś zupkę? Nie. Tak. Szrekowa. No, fajna. Piękna, dosypię jeszcze trochę. Ludziska, tyle właśnie, tak to wygląda. To jeszcze nie jest takie slime. Jest tego więcej niż się wydaje. Bo na przykład tutaj mam slime i ono ma zupełnie inną konsystencję. I to jest ciągle takie kleiste, wiesz? Peter, otworzysz ten slime, zobaczymy, konsystencję porównamy, bo ten jest przykładowy. Piotrek już w glutach cały. No. On się bawić lubi, polewać, tu, sprawdzać. Bo to trzeba stopniowo, a ty nagle lejesz mi, kurde, litra. No to jest masowe. Zaraz mi przesadzisz z tym. Starczy. Ja lubię przesadzać, tak jak u mnie na filmie. I Piotrek wszystko psuje, on nic nie umie ładnie zrobić, bo on wszystko psuje. Nie, nieprawda. Tak, ładny slime wyjdzie, bo to jest od Tubana, tak? No od Tubana, no to dzięki nim. Teraz przynajmniej profesjonalny sprzęt mamy, a nie co kiedyś u ciebie nagrywaliśmy. Ale wtedy właśnie było domowe. Jakbym zupę mieszała. O. Ja mam żółtego dosypała. O, w ogóle nie mam tutaj dosyć dużo tych takich pyłków, różne kolory. I mam też jeszcze taki brokat, ale brokatciku raczej nie będzie. To są tylko wzorki takie. Trochę żółtego. O, fajnie. Julian, slime tu jest. No mówię. Ale fajnie. Ojej, jaka guma, no to jest slime. To jest slime. O, pokaż. Co? Ale jakie fajny. To jest genialne! Czemu mój tak nie wyszedł? Ej, czujecie to? O fuj, ja nie lubię tego. Ej, ja mam cały w rękach już. Kokos, to serio pachnie jak kokos. Tak, no to nie? Bardzo pachnie jak kokos. Piotrek, jak ty to odkleisz teraz z łap? Nie wiem, nie da się. Daj mi aktywatora na rękę. Do rąk? No. Jak ty to odkleisz, chłopie? No. Fajnie mi nalałaś. To jest kozak. Ale jak ty to odkleisz? W ogóle zostawię wam te linki wszystkie na dole. I tak jak mówiłam, mam dla was konkurs. 3 zestawy właśnie od Tuba. Także możecie napisać w komentarzu. Takie duże jak my mamy? Nie, to takie mniejsze, bo po co komu taki wielki klej, więc... W sumie tak. Tam będzie klej, aktywator, wszystko, żebyście mogli zrobić swojego slajma własnego. Polecam, także serio. Pamiętajcie, żeby wziąć udział, musicie mnie zasubskrybować koniecznie, zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu: lubię slime, albo chcę zrobić slime, albo chcę wypróbować ten zestaw. Dajcie jakiś kreatywny pomysł, tak, czy coś w tym stylu. Coś związanego ze slime'em, jak nie będzie pomysłów kreatywnych, to... I 3 osoby wygrają sobie po zestawie, także żebyście wy też mogli coś z tego skorzystać. No i drodzy, efekt jest już coraz chyba lepszy, coraz bardziej gumowe to jest, rozlałaś! Wymieniłam się z mamą, mama teraz miesza i chyba coś zaczyna się już tutaj aktywować, także zobaczymy zaraz. Już jest coraz tętny. Dobrze, moi drodzy, teraz główna część spektaklu. Piotrek! Nie. Co to jest? Czy mogę... Czy chcesz, żebym na ciebie wylała ten slime? Czekaj, ale to patrz, to mi się nie odklei. Czy chcesz, żebym na ciebie wylała ten slime? Patrz. Ale on jest wodny, on jest wodny. Widzisz? On jest wodny. Jest inny trochę. No weź to przewlicz jakoś dobrze. Okej, no to chciałbyś, żebym cię oblała tym slime. Chciałbyś tego? Nie dotykaj mnie. Tak. Dobra. Nie. No tak, okay. Bo no ma dzisiaj challenge. Tutaj. Plecami, na plecy ci to polej, okej? Nie będę głowy ani niczego. Ale jak chcesz, no odwróć się tyłem do mnie. No tak na barek, żeby na wszystko takiego. Dobra, to tak przejdę się po tobie. Widać wszystko, mamo? Tak. O nie. Cały w slajmie. Ale się błyszczy, jak koladisko. No i to już. Przyjął na klatę! Zobaczcie, cały slime na niego wylałam. Blisko. To co się dzieje? Weź, kapię to! Mi się cały błyszczy. Tak, czyli lider wygląda. Moi drodzy, także ja dziękuję wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę również dla poświęcenia. I przez co Piotrek musiał przejść. Także zostawcie mu koniecznie łapkę. Zapraszam na jego film. To nie jest fajny slime. I jeżeli jesteście tutaj nowi, to możecie mnie zasubskrybować. Zasubskrybujcie też Petersonka. I pamiętajcie o konkursie, że możecie wygrać również zestaw do robienia slime'u. I też możecie swoje rodzeństwo potem tym oblać. Ale to się coraz bardziej lepiej. No. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki do następnych filmików. Pa!